punktów. Maciej Kot w pierwszej serii 119 metrów, minus 11,5 punktu za wiatr miał Maciek Kot, 1,3 na sekundę. Tak biało Maćkowi w tej chwili 10,2 punktów już będzie miał zabrane za wiatr. Chyba że coś się zmieni, zmieniło się na minus 7,8. Jak daleko teraz poszybuje Maciek, brawo! On obejmie w tej chwili, a przynajmniej powinien objąć prowadzenie. Potrzebował 115 metrów, a skoczył 120. No to od sędziów po 17,5 punktu. Także ta niewielka strata, minus 8 i jest Maciek Kot do 7,4 punktu przed Martinem Kochem. A więc wykonał swoje zadanie reprezentant Polski. Zadowolony jest Maciek Kot, metr dalej niż pierwszy.